Cześć, nazywam się Maciej Gronek i witam Cię na kanale Automatycznie. Jeśli interesujesz się automatycznymi skrzyniami biegu, świetnie trafiłeś. Znajdziesz tu porady, instrukcje napraw i analizy problemów w skrzyniach różnych marek. Niezależnie czy jesteś mechanikiem czy pasjonatem, mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie. Zapraszam Cię na odcinek z naszego warsztatu. Witam Andrzeju. Siema. Widzowie, siemanko. Mamy standardowy autko grupa WAG, Skodzinka, bardzo fajne autko. Prostota, 16, 13, 18, mamy wyciętą skrzynię tak naprawdę. Przy tej skrzyni zrobiliśmy tak naprawdę wszystko, co za chwilkę opowie kolega. Ja tu tylko montuję. No tutaj mieliśmy w środku łożyska wszystkie, później sprzęgło nowe, kompletne i regeneracja sterownika, czyli akumulator ciśnienia, uszczelnienia, blok, a no i jeszcze zawoje nowe, filtr. Taka standardowa, no i wszystkie uszczelniacze, nie? Na półosie nowe. Co tu więcej powiedzieć? Czyli wszystko generalnie. Tak. No została pełna regeneracja. Statka budowa tak naprawdę. Chyba będziemy montować, nie? Po to, żeśmy się spotkali. Ufasz. Ufasz mu? Krzysiowi? Zawsze. No i bardzo dobrze, nie? Muszę. Okej, no tak, dwumasy mamy już wymienioną, jak widać, wraz z łożyskiem. Nowiuszka poduszka skrzyni biegów górna. No i co? No i przechodzimy do montażu tak naprawdę. Nie ma tutaj co za wiele kombinować. Krzyś, czy pomożesz mi asystę z drugiej strony? Stabilizator nie zahaczy? Nie? Mogę jechać, ja? Tak. Dobra. No mówię, grupa WAG, także super, krótka ława, mówię, 13, 16, 18, ława w dół. Wszyscy rozumieją? Tak, no, co mam ci powiedzieć, no. No szybka opcja. Troszeczkę sobie robimy kąt na sztyce, bo silnik mamy podstawiony, by to łatwiej nam sobie weszło. Myślisz, że jeszcze? Nie, nie, nie mam. Łożysko, nie? Żebyś nowe. Tak, powiedziałem, że jest nowe łożysko i dwumasa. Bo dużo osób, wydaje mi się, że nie wymienia tego, nie? Te strzały to nad kole. Spokojnie. A potem jest elastyczny. Trochę niżej jeszcze. Spokojnie. Zrobimy sobie kąt silnikiem. I tyle. W moją. Dobra, jeszcze trochę do góry. Powiedzmy, że już to mamy. No i już nam się zeszło. Także skręcamy na dwie śrubki. Chwilkę przytrzymaj. Sobie to włożymy. Nie ma jak deku 200. Zawsze się łatwo schodzi, nie trzeba kombinować oczywiście, no bo nie ma konwertera też. Nie musimy za dużo uważać. Jeszcze tu zmienimy kąt. O. No dobra, a co może pójść nie tak? Tak naprawdę możemy łożysko igiełkowe rozwalić. Tak, jedynie samym sprzęgiem, gdybyśmy tego jakoś, nie wiem, nie ustawili sobie poprawnie, chcieli to na hama skręcać czy cokolwiek, no nie wiem. Jedynie tylko to można, mówię, żeby dwumas się skinował, sam ten wałek nie wszedł, nie? Wał po prostu od silnika i tyle. Rozumiem, że ci się rzadko zdarzają takie... jeszcze ani razu. Ale nie mówmy hop, tak? Nie cwaniakujmy, także różnie to bywa. Czasami można po prostu przyjść na śpiocha do roboty na przykład. Na przykład w poniedziałek. Albo rutyna też zabija, no tak jak Krzyś mówi, że rutyna, nie? Że wiesz wszystko, znaczy wszystko, no nie da się wiedzieć, ale idziesz, wiesz, standardowo i coś później nie tak. Ale nie, na PTDQ 200 to super akcja. Kiedyś w jeden dzień w Seacie, Krzyś pamięta, 4 razy wyciągałem i 4 razy wkładałem, tak, tak? Przez 8 godzin, no w jednym takim Seacie. A tam łożysko od blokady parkingowej coś nie siadło, tak naprawdę.
Później chyba się sprzęgło rozwinęło, tak, bo też ma taki tam regulator. Coś tam jeszcze było, nie? Jednak zdarzają się czasami takie... No niby o żarty temat deku 201 wtedy nas zaskoczyło, nie? Czyli jednak te skrzynie żyją swoim życiem. Idzie się dziwi. Ona się dziwi, no czasami wiesz, no. Idziesz już jakimś utartym szlakiem, a to dupa. No dobra, skrzynia nam się ładnie zeszła, tak naprawdę skoczyć do góry. Dwie śrubki na 18, przyłapać ją do poduszki, tak. I tyle. Idziemy w górę. Cały napęd. Na kole standardowo musi nam się podwinąć. O. No dobra, śrubki. Ja sobie po prostu podwieszam, tak naprawdę, żebym mógł wyrzucić sztyce. O, no dobra. Tu już mamy zespół napędowy przykręcony od góry do poduszki. Możemy już wszystko wyrzucać, sztyce. O, widzicie, wisi wszystko ładnie, pięknie. Na nowej poduszce. No i teraz co? Standardowo okręcić skrzynię resztą śrub, bo mam tylko na dwie klasycznie. Przykręcić dwie płośki. Też jest fajne, że nie są powiedzmy wypinane czy coś, tylko sobie przykręcamy. No i tak jak mówiłem, krótka ława z dołu, też tam 8-10 śrub. No i górę tak naprawdę okręcić. Nie ma tu moim zdaniem żadnej filozofii. Tylko że musisz pamiętać o kołach, nie? Koła się przydadzą również, no ale to jeszcze chwilkę do wyjazdu, to wręcz na sam koniec, nie? Bo później powiesz, że nie pojedzie. No nie no, pojedzie. Na podnośniku zawsze pojedzie. Chyba, że coś będzie nie tak, tego jeszcze nie wiemy. No i dobra. No ale ostatnio ufałeś przy deku 381. Tak. Ufałeś, że pojedzie i pojechał. No pojechał, no wiesz. Jak Krzyś zrobi, no to... Nie będę kończył, ale nie ma we wsi. No dobra, to ty skręcaj, ja idę robić swoje i wrócę, jak już będziesz wyjeżdżał. No, jak będziesz wyjeżdżał, to wpadnij za godzinkę. Tak dobrze żarło dzisiaj. Nie, to już to zwykła woda, dzieje kruciec. Wodą nie będzie zalany samochód. Co wam ma lecieć? Dobra, na dół. Rób dalej. Nie, Oskar, tylko taka szmata nasionka. Spokojnie, to nie jest, nic się nie stało. Opuszczaj go i działaj dalej. No mówię, on się nagrzał, wiesz. To leci, bo był przymrozek. Dobra, logujemy się. A, mogę sobie gadać. Sam do siebie? No. Tak. Najpierw zakończymy. Muszę zrobić mu przyuczenie nowego sprzęgła. No jest sprzęgło wymienione. Ale mi się troszeczkę komp zawiesił. Dobra, Andrzej, robimy adaptację skrzyni biegów. Przez program wszystkim znanym warsztatom. Jakim jest VCDS. Oczywiście. Będzie łatwiej na zapłonie. No dobra, nastawy podstawowe. Jak było słychać, już sobie tam ustawiał, poprzerzucał. Teraz sobie robi drogę sprzęgła, bo jest dwusprzęgłówka, jest nowe sprzęgło. Musi wiedzieć, jak daleko, wiesz, nie? Wybieraki chodzą. Próbkowanie. Teraz sprawdzimy, czy to to. Zakończono prawidłowo, sprawdźmy. Niestety. Jeszcze raz.
pykło? No zdarza się tak. Czasami trzeba resetować wszystko, wiesz, nastawy, które miał przedtem, a nie jakby go douczyć, nie? A to musimy sobie poszukać tego. Na razie sobie, wiesz, kombinuję. A te przełączenia, które jest takie słychać, to co to się przełącza? Przerzuca sobie biegi, nie? Mówię, drogę po prostu sprzęgła samego, żeby wiedział, jak ma sobie tym działać. No bo dwusprzęgłówka, nie? Od parzystych i nieparzystych i od wstecznego. Na razie sobie kombinuję. Podobno zakończono poprawnie. Zobaczymy. Czy jakieś błędy ma? Nie znaleziono. Spróbujmy. Wsteczny jest. No i mamy to. Teraz testy drogowe. I powodzenie. Powodzenie, inaczej być nie może. Wyjeżdżasz na ulicę Nitrach? Tak. Jadę. Opuszczam go sobie z podnośnika i jadę zobaczyć, no. Jak przerzuca i w ogóle. To jadę z tobą. Zapraszam. Jest dzisiaj taki dzień, wiesz, szefa nie ma. A, no to możemy pojechać na jakąś pizzę, może coś. No, nikt nie jem pizzy, ale... Zrobisz dla mnie wyjątek. Dla ciebie wyjątek. Dobra. Tak, została nam tam dwumasa i poduszka skrzyni biegów górna. Lewa, tak. Niestety, ale wyzionęła ducha, jak to się mówi, nie? No i tutaj mamy też w kartonie, jak sobie zajrzysz, to ze środka w skrzyni, co było wymienione, też tam trochę jest rzeczy. Pan chce zabrać. Tak, sprzęgło. Raczej już w częściach dosyć. Tak, pod spodem jakieś łożyska, coś tam, wiesz. Standardowo, nie? Tak jak mówiliśmy, że została tylko obudowa tak naprawdę z tej skrzyni. No nic, to co? Będziemy się przejechać gdzieś coś. Ta mój. Tak, mgła jest od rana. Nie wiem, chyba jeszcze mamy mrozik delikatny. Taki mamy klimat. Raczej tak. Znaczy będzie... Do nas mówił o bezpieczeństwie. A zapnę też. Wyjątkowo. Chcę ci powiedzieć. Słuchaj, ale właśnie zaoszczędziłeś 500 zł. Myślisz, że będą stali? Potrafią tu stać panowie. No. Nie ukrywam. Nie no, zawsze jeżdżę w pasach, wiadomo. Tylko nie po warsztacie. Teraz tą kontrolki pogasną. Dobra, trójka jest. Czwórka weszła. Ładnie. Piąteczka. Jak na deku 200 to bardzo elegancko. Powiem ci, bardziej jak 250 chodzi. I ten klimat za oknem. Tak, ja tam lubię. Mgiełka. Trochę go sobie pomęczymy. Manualnie posprawdzamy. Nam trochę pan przeszkadza. Albo pani. No dobra, na razie widać, że się przerzuca. Redukcja. Mapa była robiona, to bynajmniej widzę po klapie, jakieś tuny, ale coś goczka, wydaje mi się, że ma przeładowanie po prostu trochę. Ale nam chodzi o samą skrzynię. O, czułeś? Mhm.
Miał, nie? Chwilę zwątpienia. Tak. Ostatnio też mi się tak właśnie A3 też troszeczkę przeładowywało, ale tam było no, dużo, sporo więcej tam mocy, było ponad 300. A pamiętam, że chyba nagrywaliśmy na Etią, nie? Wkładałem co? Sterownik, mi się wydaje. Tak, było coś, coś... Tak, 381? Tak. Tak? A trójeczka taka z Norwegii, nie? To chyba no, mieliśmy to, też coś. No, tak, to w pierwszym odcinku na chwilę. No, coś było nagrywane. Nie wiem, co tu jest, chyba z 1.2 TFSI chyba, to nie ma co dużo, żeby ktoś nie mówił, że katujemy czy coś, bo to nie o to chodzi, chodzi nam o sprawdzenie w każdym zakresie obrotowym tak naprawdę tego wszystkiego, bo czasami starzej się gdzieś tam przyciąć, czknąć przy wyższych, no to jest normalne. Dobra. Co? No skrzynia ładnie działa. Czyli Krzysiu się spisał. Tak. Nie kłamałem. Czyli możemy kończyć odcinek i przechodzić do następnej tak. roboty. Czy tak. chcesz powiedzieć? Nie, no zaraz idę do drugiej Skody, takiej samej, tylko że RS. A. No to nie nagrywamy już dzisiaj. Nie. Jest znowu jest, no koniec dnia znowu. Koniec dnia. Lekcje krótkie dzisiaj, WF-u nie ma, piesku nie wskakuj pod kółka. No i tyle, Andrzeju. Do następnego. Pozdrawiamy.